Witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej poświęconej sprawom drużyny Zastalu Zielona Góra. Dzisiejsze spotkanie związane jest oczywiście przede wszystkim z powrotem dla niego do naszej drużyny. Jest z nami prezes klubu Rafał Czarkowski, jest oczywiście pani i Kasia Marcina, która pełni dziś rolę tłumaczki. Panie prezesie, na początek kilka słów od pana. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Marcin wspomniał, konferencja jest dla Państwa po to, żebyście Państwo mieli te parę minut, żebyście mogli porozmawiać z Ganim, żebyście mogli mu zadać pytania, bo przedstawiać go nie muszę. Wszyscy i Państwo, i my, i kibice czekaliśmy z utęsknieniem, aż Gani wróci. Wrócił, wzmocni naszą drużynę. Także praktycznie chyba zaczniemy od tego, że Państwo po prostu będą zadawali pytania, które Was nurtują. Po tych pytaniach jeszcze dwa słowa. Chciałbym na końcu zabrać głos w parę spraw organizacyjnych jeszcze. First of all, I'm just glad to be back. You guys showed me a lot of support, love, and really like the team, where we were headed before I left. And, China was fun and it was a great experience for me. And I knew once the season ended, I had some decisions to make, so I think I made the right one. Więc tak, po pierwsze bardzo się cieszę, że wrócił. Zawodnicy dają dużo wsparcia i miłości. Bardzo się cieszę, że wrócił do Zielonej Góry. Chiny były bardzo fajną przygodą, natomiast wraz z końcem sezonu musiał podjąć parę decyzji i mam nadzieję, że te decyzje są prawne. I teraz prosimy o zadawanie pytań. Może Gani opowiedzieć, jak było w San Antonio, jak układały się jego relacje z trenerem Gregiem Popowiczem i czy dostał jakąś ofertę, obietnicę grania w Summer League w San Antonio? San Antonio was a good experience for me. I played well, had a good training camp, and just was cut at the last second. It was just a numbers thing. Coach told me that if it had been in another time, I probably would have made the team, but they wanted to keep some spots open for some older guys for free agency, which is fine. It's part of the business. But I have some offers and interest from San Antonio as far as Summer League and some other teams, but it's too early right now to be able to pinpoint it. So just going to take my time and focus on right here. And I'm just thanking God for this opportunity. It's a blessing to be able to have a team that still wants you. So I'm just going to try to work hard and play well like I did the first time around. San Antonio było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Bardzo dobrze układały się relacje z trenerem. Na pewno grałem dobrze, natomiast zagrały na końcu liczby. Trener wolał mieć możliwość wykorzystać zawodników z innych agencji, także dlatego też się pożegnaliśmy. Natomiast bardzo się cieszę, że mogłem wrócić tutaj i mogę znowu grać i dawać z siebie co najlepsze. Także bardzo się cieszę, że wracam do Zielonej Góry. Ja chciał zapytać, jak się Gani czuje z tym, że właściwie stał się legendą za Stalu i Zielonej Góry, bo zagrał kilka meczów, tymczasem ludzie po jego wyjeździe, wiadomo, pisali o tęsknocie za nim, teraz kiedy przyjeżdża, piszą, czekają. Jak on się z tym czuje? Yeah, like I said, I'm really excited, and that's a great feeling. And like I said, I'm just here trying to help the team, and it's very flattering that the support that they have, you know, for me as well as the team. So it's a good feeling. Czuję się bardzo dobrze. Na pewno jest to takie, bardzo doceniam to, że czuję bardzo duże wsparcie od kibiców i bardzo się cieszę, że mogę tutaj znowu zagrać. Wczoraj był na pierwszym treningu i po tym pierwszym treningu z zespołem jeszcze został z trenerem Uwalinem.
trenował troszeczkę. Czy odczuwa, że mocno zmienił się ten system gry za Stalu i czy będzie dużo czasu potrzebował, żeby, jak mu się wydaje, żeby w ten system wejść? No, I don't think it'll change for me. It's just about working hard every day. And at this point of the season, each game is trying to get better for the playoffs, try to win the championship. So whatever coach needs me to do, that's what I'm trying to do. And I don't think anything changes. Uważam, że się za dużo nie zmieniło, nic się nie zmieniło, cały czas muszę grać dobrze, cały czas trzeba grać lepiej i starać się coraz bardziej. Każdy mecz na tym etapie jest bardzo ważny, dlatego musimy się starać i nie sądzę, że będą jakieś zmiany. Lała, Archibek, jak w San Antonio będą dwie wieże teraz, jak Robinson i Duncan? Yeah, like I said, we have a good team, and all the pieces that we have, we can really make a good run. So I'm really excited about that. And like I said, the number one goal right now is to try to win, to take things one game at a time. Tak, dwie wieże. Drużyna jest bardzo dobra, bardzo dobrze się zapowiada. Musimy walczyć o każde następne zwycięstwo i będzie dobrze. Pytanie z innej beczki. Jak mu kuchnia smakuje? Chińska czy polska lepiej? Jak on sobie gotuje? Poland. I'm glad to be here, like I said, and it's time to play. Polska zdecydowanie bardzo mi smakuje i bardzo się cieszę, że tutaj mogę wrócić. No co mi się w Chinach najbardziej podobało w ogóle? Ryż. Nie, no okej, I like China. It was good. The people were very nice. The team I was on was pretty good. So it was a good experience overall. It was just it was really cold there. That's probably the only bad thing. Dużo rzeczy mi się podobało. Podobali mi się ludzie, byli bardzo mili. Klub, cała drużyna była bardzo fajna. Było bardzo zimno, ale cieszę się, że wróciłem. Mówię po chińsku? Coś powiedzieć? Not much. Ni hao. That's about it. Xixi, thank you. To tak już chyba tłumaczyć nie trzeba. Ni hao i xixi. A ni hao ciotoś na ci? Dzień dobry. Cześć, hello. Ja mam pytanie, czy treningi z Timem Duncanem coś mu dały i czy czegoś się nauczył? Jak się rywalizuje z takim koszykarzem jak Tim Duncan? Yeah, I actually developed a good relationship with Tim Duncan. He worked with me a lot after practices during the training camp. So he's a good guy. Obviously, he's going to be a Hall of Fame. So that relationship is there. That was great to learn from somebody like that. Dla mnie było to wspaniałe współpracować z takim wspaniałym koszykarzem, jakim jest Tim Duncan. Bardzo dobre współpracę mieliśmy ze sobą i bardzo dużo mu dały treningi z nim. Czy mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, to zapraszam do rozmów indywidualnych. A prezes jeszcze dwa słowa tylko organizacyjne, bo troszeczkę namieszania się zrobiło w związku z naszym zwycięstwem w Torowie. Już praktycznie, no dzisiaj rano jeszcze widziałem, że parę biletów zostało sprzedanych. Natomiast można powiedzieć, że już w sprzedaży biletów nie ma. Jest jedyna szansa jest to, że parę biletów z rezerwacji jeszcze spłynie, bo ktoś porezerwował i nie wykorzysta. I to jest wszystko. Także hala będzie pełna. W związku z tym chciałbym, żeby może za Państwa pośrednictwem też jakby się udało do kibiców dotrzeć, żeby jednak tym razem starali się przyjechać troszeczkę wcześniej. Żeby się organizowali może w jedne samochody, bo parking nie jest w stanie pomieścić tyle samochodów, żeby wykorzystać komunikację miejską. Bramki będą otwarte godzinę przed meczem, czyli o godzinie 17. Apeluję o to, bo widzę, co się dzieje ostatnio. Nie było też pełnej hali, a ludzie przejeżdżają na ostatnią chwilę, potem jest na bramkach, niestety są zatory, także jeśli Państwo możecie zaapelować do kibiców.
Dalej kontynuujemy akcję na zielono. Dodatkowo na zielono też koszulkę, którą Magani z jego wizerunkiem od piątku będzie również w sprzedaży w naszym sklepiku. I co jeszcze? Aha, jeszcze szykujemy pewną niespodziankę na trybunach za koszami, gdzie kibice już dawno się zorganizowali, szczególnie w rzutach osobistych. Będą mieli dodatkowy rekwizyt, żeby przeciwnikom przeszkadzać. Ale najważniejsze wydaje mi się jest ta sprawa organizacyjna, żebyście Państwo dotarli do kibiców, żeby jednak przyjeżdżali wcześniej i żeby się organizowali w samochody razem i wykorzystali przede wszystkim komunikację miejską. To są chyba te najważniejsze informacje. Rafał, nie wiem, coś jeszcze? To chyba wszystko, także myślę, że następne mecze też pełna hala, także jest nam bardzo przyjemnie. Macie Państwo, jeśli chcecie, jeszcze indywidualnie parę chwil z Ganim, ale dosłownie jakieś 10, może 8 minut, bo za chwilę zaczyna się trening. Także dziękujemy bardzo.